Hej kochani, zapraszam was na kolejnego Carvloga. Jak widzicie, w sytuacji takiej przeprowadzka, Darek właśnie poszedł odebrać jedną komodę i stwierdziłam, że nagram wam Carvloga. Zobaczcie, co mam na szyi, moją czaszeczkę, dostaniecie już na mojej stronie z serduszkami. Postanowiłam nagrać wam Carvloga, bo dostałam bardzo fajnego maila od Anety i powiedziała, że mogę tego maila przeczytać, bo może ktoś inny też ma takie problemy, także postaram się szybko nagrać, żeby Darek nie zdążył wrócić, możemy sobie tu pogadać. Poprzedni Carvlog wzbudził dużo kontrowersji, ale podejrzewałam, że tak będzie. I tak jak na Insta Stories wam tłumaczyłam, temat moim zdaniem bardzo kobiecy i nie ma się czego wstydzić, także nie uważam, żeby to był temat dla gimbów. Uważam, że fajnie powspominać dawne czasy, też starsze dziewczyny, jak to było. No dobra, ale wróćmy do tematu. Przeczytam wam szybko maila od Anety. Hej Karolina, nazywam się Aneta i jestem twoją widzką już od 4 lat. Oglądam dosłownie każdy twój film. Piszę do ciebie, ponieważ mam spory problem i pomyślałam, że może inne dziewczyny również mają takie problemy jak ja. Jeśli chcesz, możesz przeczytać tego maila w Carvlogu lub w innym filmie, albo powiedzieć o tym we vlogu, a jeżeli nie masz czasu, no to po prostu odpisz na tego maila. Będę bardzo wdzięczna za każdą pomoc. Także postanowiłam zrobić po prostu Carvloga, bo mówię, może ktoś inny ma takie problemy. Moim największym problemem jest moja teściowa. Z moim Mateuszem jestem już przeszło 6 lat i od początku mam problem z jego mamą. Można powiedzieć, że od pierwszych dni mnie nie akceptowała. Chodzi przede wszystkim o to, że jej zdaniem nie dorównuje Mateuszowi. Zarówno jeżeli chodzi o to, skąd pochodzę oraz jak wyglądam i jaką szkołę skończyłam oraz gdzie obecnie pracuję. Jej zdaniem jestem za mało ambitna, niedostatecznie ładna dla jej syna i cały czas próbuję go zeswatać z córkami sąsiadek oraz swoich koleżanek. Nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Mateusz jest pośrodku, nie chce ranić ani mnie, ani swojej mamy i dlatego jest dosyć bezczynny. Oczywiście ja nie muszę się z nią spotykać, ale ponieważ jesteśmy ze sobą na poważnie i planujemy ślub, będę do tego zmuszona. Wiadomo, święta oraz inne rodzinne imprezy. Pomóż, co mam zrobić, jak spróbować z nią zagadać. Ta kobieta po prostu nie chce na mnie patrzeć. Kiedy jesteśmy u niej razem, cały czas udaje, że mnie nie widzi. Zwraca się do mnie bezosobowo i jest dosyć uszczypliwa. Co mam zrobić? Mimo wszystko jestem mama mojego faceta i raczej się nie zmieni. Ja nie chcę być niegrzeczna, ale chcę zawalczyć o swoje. Proszę poradź, może inne dziewczyny mają jakieś pomysły, albo może ty miałaś podobną sytuację. Ja nie miałam podobnej sytuacji, ale może któraś z was miała taką sytuację, także proszę opowiedzcie, jak to jest z waszymi teściowymi. Ja powiem wam pokrótce, jak to jest z moją teściową. Ja mam po prostu złotą teściową, złotą kobietę. Z moją teściową było tak, że jak pierwszy raz pojechałam do Holandii, jeszcze w sumie z Darkiem to były początki, kiedy się spotykaliśmy, moja teściowa odebrała mnie z teściem na dworcu i powiem wam, jakimi słowami mi powitała. Powiedziała do mnie: witaj w rodzinie. Się bardzo cieszę, że Darek spotyka się z Polką. Może to dziwnie brzmi, ale słuchajcie, przywitała mnie po prostu super, od razu mnie traktowała jak rodzinę, od razu przeszłyśmy na ty, więc u mnie nie było problemu, może przez to, że moi teściowie są za granicą, mają inne podejście, nie takie typowo tradycyjne, także od razu nie było z tym problemu. Oczywiście są rzeczy, w których się nie zgadzamy, ale staramy się rozmawiać, także nie mam większych problemów, przecież mieszkaliśmy w Holandii przez jakiś czas, byliśmy tam dłuższy czas i w wakacje, i w święta, i zawsze było w porządku, ale oczywiście mamy drobne spiny i staramy się o nich rozmawiać. Co bym radziła tobie, kochana, to, że tak jak napisałaś, starszych ludzi nie da się już za bardzo zmienić. Warto z nimi czasem rozmawiać, warto im coś uświadomić. Na pewno nie staraj się zmienić jakby pod swoją teściową. Tak jest, no przynajmniej ja bym chyba tak zrobiła na twoim miejscu. Nie staraj się zmienić tego, jaka jesteś, nie musisz niczego udowadniać. Na pewno jesteś wystarczająco ładna dla twojego faceta, skoro jest z tobą. Zresztą nikomu nie trzeba nic udowadniać. I skoro jesteście razem tyle lat, jesteście szczęśliwi, to nie ma co. Na pewno nie staraj się buntować swojego faceta przeciw mamie. To jest chyba najgorsze, jak właśnie dziewczyny... tak jeszcze, tak w filmach często jest, dzwoni teściowa, a żona mężowi tak, wiecie, coś tam podszeptuje, żeby coś, takie złośliwości. Także na pewno nie mów źle na swoją teściową, mimo wszystko to jest jego mama. Natomiast każdemu z nas należy się szacunek i ja tak uważam, że nieważne jaki jesteś, kim jesteś, ile masz lat i tak dalej, każdemu się należy szacunek. Także możesz dać znać swojemu facetowi, że chcesz być traktowana z szacunkiem i żeby po prostu porozmawiał ze swoją mamą na ten temat bez ciebie, po prostu powiedział jej szczerze, że jest z tobą, jest szczęśliwy, jesteście planujecie to i to, planujecie ślub, planujecie życie razem i jest to na poważnie. Ty nie musisz się jej bardzo podobać, ponieważ nie ona się będzie z tobą żenić, tylko on. Najważniejsze, żebyście wy byli szczęśliwi. Na pewno nie radzę zrywać jakichś kontaktów, bo to jest chyba najgorsze takie zerwanie kontaktów, czy takie kłótnie rodzinne, że już się do siebie nie odzywamy. Ale oczywiście, jeżeli nadal ta sytuacja będzie tak wyglądać po ślubie, no to nie musisz się z nią widywać częściej niż trzeba, czyli na jakieś tam imieniny, święta i tak dalej, no. Nic na to nie poradzisz. Jeżeli cię nie zaakceptuje ostatecznie, no to nic na to nie poradzisz. Na pewno ty postaraj się odnosić do niej z szacunkiem, mimo wszystko jest to starsza osoba.
ale nie daj sobie też wejść na głowę. Daj znać swojemu facetowi, jak powinnaś być traktowana i on jako twój facet, jako twój narzeczony pewnie powinien z mamą porozmawiać na ten temat. Na pewno ciężko będzie z nią spotkać się osobiście i z nią to przegadać. No ciężko jest usiąść z kimś i powiedzieć mu: kobieto, dlaczego mnie nie akceptujesz i tak dalej, dlatego może niech on to zrobi, ale bądź dla niej miła, bądź dla niej wyrozumiała, przymknij trochę na nią oko, ale też pokaż, że masz swoje zdanie, pokaż, że nie pozwolisz sobie na wszystko. Jeżeli ktoś cię źle traktuje, jeżeli ktoś się odzywa do ciebie brzydko, jeżeli ktoś cię olewa, to po prostu powiedz to: przepraszam bardzo, ale ja mam inne zdanie, albo przepraszam, ale proszę tak do mnie nie mówić, wolałabym, żeby pani się tak do mnie nie odzywała, bo oczywiście na pewno mówisz na pani. Tak jak mówię, nie musicie się kochać, ale musicie się tolerować, ponieważ będziecie rodziną. Chcąc, nie chcąc, będziecie rodziną. Aha, i jeszcze jedno, nie wchodź w żadne kłótnie z nią. Po prostu, jeżeli ktoś ma się kłócić, to twój facet, a nie ty. Nie kłóć się z nią, bo to będzie chyba najgorsze. Jeżeli ty zaczniesz się wydzierać, jeżeli zrobi się jakaś wielka awantura, no to już będziesz na przegranej pozycji. Także postaraj się zawsze załagodzić sytuację, bądź kulturalna i po prostu daj znać, jak chciałabyś być traktowana. Także taka moja rada. Napiszcie mi, jak to jest z wami i waszymi teściowymi, czy się dogadujecie, czy nie. Jak mówię, ja nie mam z tym problemu, jestem tak szczęśliwa, że mam fajnych teściów, ale wiem, że bywa ciężko. Wiem, że te teściowe potrafią być wredne przez to, że mają często, nie wiem, czy jedynaków, że to jest taki stereotyp, ale często, że mają jedynaków albo jakichś tam ukochanych synusiów, których tak strasznie chcą kurczowo trzymać. Dajcie znać, jak to jest u was z waszymi teściowymi, czy się dogadujecie, czy nie, czy mówicie im mamo, czy mówicie im na pani, czy jest wam głupio. Na pewno macie jakieś fajne historie, także chętnie poczytam w komentarzach. Dziękuję za wszystkie historie okresowe, które opisywały się pod poprzednim odcinkiem. Było super to wszystko czytać i naprawdę wróciły mi takie wspomnienia szkolne. No i to tyle, kochani. Piszcie na dole. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne car vlogi, to piszcie, o czym chcielibyście, żebym pogadała. Tutaj temat teściowa podsunęła mi Wicka. Jeszcze raz cię pozdrawiam, kochana, i nie przejmuj się. Jeżeli macie jakiś problem, o którym miałabym powiedzieć tak samo tutaj w car vlogu, to też możecie mi napisać, możecie zmienić imiona i może coś poradzę, nie wiem, fajnie będzie tak pogadać, coś takiego luźnego. Jestem w trakcie przeprowadzki, także filmy nie są teraz jakoś takie mega, wiecie, kreatywne, za co was przepraszam, ale to już będzie niedługo. No już prawie urządziłam się w swoim pokoju, także niedługo już będzie okej. Okay. Dzień dobry. Odebrałeś? To dla pani te mebelki? Tak. No jak tam z teściową? No, mówiłam właśnie, czytałam Darkowi ten mail. Zobaczymy, jak będzie. A to już było jakiś czas temu, mi czytałaś tę wiadomość. Trzymamy kciuki w takim razie za stosunki z teściową. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkie teściowe. Pozdrawiamy wszystkie teściowe. A powiedziała, że to nie filmik tylko dla dziewczyn, tylko też dla teściowych. Teściowych? A, żebyście teściowe też zrozumiały swoje synowe. Dokładnie. I tak samo dobrze traktowały, tak? Tak. Trzeba po prostu starać się jakby pomóc w rozwijaniu się tego związku, bo młode pary zaczynają, to nie mają już takiego doświadczenia jak rodzice. Często rodzicom się albo nie chce, albo już są zmęczeni tymi osobami, a tak po prostu trzeba z ludźmi rozmawiać, tak? Czasem się po prostu nie da, ale trzeba po prostu rozmawiać i uczyć innych. Widzisz, jak zabrzmiałeś teraz poważnie, czasem jestem poważny. Jest poważny, tylko nie przed kamerą. Dobra, kochani, my już uciekamy. Mam nadzieję, że wam się podobał car vlog i piszcie sugestie na następne. Jak słońce tu pada, to śmiesznie. Dobra, rozwaliłem. Uciekamy, pa pa. Pa, pa.